Żona Michała Wiśniewskiego w kolejnej ciąży. Ogłosili radosną nowinę. Michał Wiśniewski i jego ostatnia żona znowu zostaną rodzicami. Pola Wiśniewska pochwaliła się na Instagramie zdjęciem dodatniego testu ciążowego. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze plotki. Michał Wiśniewski po raz szósty zostanie ojcem. Po kilku dniach spekulacji Pola Wiśniewska oficjalnie potwierdziła, że jest w ciąży. Żartobliwa wiadomość rozbawiła fanów małżeństwa i rozpoczęła falę gorących gratulacji. Szczęśliwa para nie tak dawno odnawiała przysięgę małżeńską i przy okazji świętowała 50. urodziny Wiśniewskiego. Jak widać, starość wcale nie zagląda piosenkarzowi ich troje w oczy, nic nie robi on sobie z upływu lat. Pola Wiśniewska jest w ciąży. Test trafił do sieci. Potwierdzenie ostatnich plotek otrzymaliśmy za sprawą Instagrama Poli Wiśniewskiej. Piąta żona wokalisty wrzuciła tam zdjęcie pozytywnego testu ciążowego z krótkim dopiskiem, oops, vaditita gain, a także serią emotek i hashtagów. Na zdjęciu oznaczony został Michał Wiśniewski, na wypadek jakby ktokolwiek miał wątpliwości co do tożsamości ojca dziecka. Michał Wiśniewski po raz szósty zostanie ojcem. Z kim miał wcześniej dzieci? Michał Wiśniewski po raz pierwszy cieszył się z narodzin dziecka w 2002 roku, gdy na świat przyszedł jego syn Ksawier Michał. Z popularną mandaryną miał jeszcze córkę o imionach Fabienne Marta. Kolejne dwoje dzieci Wiśniewskiego narodziły się ze związku z jego trzecią żoną, Anną Świątczak. W 2006 roku na świat przyszła Etienne Netanna, a dwa lata później przyszedł czas na Vivienne Vienne. Do tej pory najmłodszym potomkiem piosenkarza był Falco Amadeus, który urodził się w styczniu 2021 roku. Płeć drugiego dziecka Poli Wiśniewskiej z Michałem nie jest na razie znana. Ale jedno wydaje się pewne. Z pewnością dostanie równie wyszukane imiona jak brat i przyrodnie rodzeństwo ze strony ojca. Co ciekawe, Pola miała już wcześniej czwórkę dzieci, więc ich wspólna rodzina wkrótce rozrośnie się już do 10 pociech.